Szanowny Panie Marszałku, Panowie Ministrowie, Wysoka Izbo. Ja bardzo się cieszę, jak chyba zdecydowana większość na tej sali, że dzisiaj dyskutujemy o tym, że będzie możliwość przywrócenia części sądów na terenie Polski, bo tak tutaj mówi Pan Marszałek Grzeszczak, spowodowało to bardzo wiele konfliktów w Polsce gminnej, w Polsce samorządowej, w Polsce powiatowej. Ale mam konkretne pytanie. Ponieważ media cały czas się o tym rozpisują, dzisiaj dzwonił do mnie burmistrz Kolbuszowej, starosta kolbuszowski z Podkarpacia, a ta reforma dotknęła przede wszystkim samorządy na Podkarpaciu, gdzie te gminy są i powiaty troszeczkę mniejsze. Mam konkretne pytanie. Panie ministrze, czy nie zachodzi taka obawa? Dam na podstawie przykładu kolbuszowskiego, gdzie póki co w mediach nigdzie się nie pojawia. Powiat kolbuszowski liczy 62 tysiące mieszkańców. W roku 2012 było 9600 spraw, w roku 2013 10066. Ja przepraszam, panie ministrze, za sformułowanie. Czy ministerstwo nie będzie kombinowało, ja bardzo przepraszam za to słowo, bo mi nie przychodzi inne w tej chwili do głowy, żeby na przykład powiat kolbuszowski podzielić i część gmin dać na przykład do powiatu X, część do powiatu Y, żeby w powiecie kolbuszowskim nie było sądu tak jak do tej pory. Dziękuję serdecznie.